Trenerze, no nie udało się dzisiaj zdobyć znowu punktów przed własną publicznością, ale no tak po przebiegu pierwszej połowy i początku drugiej, no goście strzeli sporo bramek, ale potem złapaliście kontakt. Tak, no jestem zadowolony z walki przede wszystkim w tym meczu, ale co mnie boli, kolejny mecz, tracimy bramki po tak naprawdę indywidualnych błędach, które my chcemy wyprowadzać piłkę, a Agata to przyjmuje i z tego strzela bramki i to bardzo boli, bo żeby strzelić tą bramkę musimy dużo się napracować, nam tak łatwo to nie przychodzi, ale no, mam nadzieję, że będziemy z biegiem czasu nad tym pracować i będziemy lepszym zespołem. Właśnie może mieli więcej sytuacji, ale myślę, że też mieli też lepsze wykończenie. Brakowało chyba wam dzisiaj trochę też skuteczności. Tak, no mieliśmy swoje sytuacje, których nie wykorzystywaliśmy. Nawet nie byliśmy w stanie w pewnym momencie strzelić do pustej bramki, gdzie była taka jedna sytuacja. Też uważam, według mnie, że ewidentny rzut karny krótki powinien być podyktowany w tym meczu dla nas. Sędziowie tego nie odgwizdali, aczkolwiek jestem bardzo zadowolony dzisiaj z postawy sędziowskiej. Bo jeżeli tak by sędziowali sędziowie wszystkie mecze, naprawdę poziom w Ekstraklasie byłby dużo wyższy. A jeśli chodzi tutaj o grę na tej hali, bo to dopiero wasz drugi mecz w lidze na tej hali, czy to jest dla was jakiś problem, czy nie? Znaczy, to chyba nie jest problem. No, tak naprawdę, tak jak pan wspomniał, gramy drugi mecz. Myślę, że tutaj już ten drugi mecz byliśmy po paru jednostkach treningowych, co było widać, bo z zespołem MOX-u zagraliśmy bardzo słabe spotkanie, ale tam nie byliśmy jeszcze dobrze przygotowani. Myślę, że z biegiem czasu będzie to nasz obiekt, na którym goście będą mieli problem o zdobycie punktów. Dzięki. No przegrywacie dzisiaj kolejne spotkanie przed własną publicznością. No, wydawało się po tej pierwszej połowie i drugiej części, że będzie to wysoka porażka, ale jednak zdołaliście odrobić trochę do rywala. Tak, wydaje mi się, że zagraliśmy mimo wszystko nie najgorsze spotkanie. Moim zdaniem wręcz przeważyliśmy w tym meczu pod kątem rozgrywania piłki, a to drużyna z Zduńskiej Woli nas skontrowała. No, moim zdaniem jedna bramka mniej i bylibyśmy w stanie dogonić wynik, ale nie udało się po raz kolejny. No też myślę, że pomagał wam wasz bramkarz dzisiaj, Kuba Chodorowski. Bardzo dużo takich pewnych interwencji, pewnych wyjść. Kuba od dłuższego czasu bardzo dobrze prezentuje się na treningach. Nie dziwię się, że zagrał dobre spotkanie. Cały czas podwyższa swój poziom i myślę, że będzie z każdym meczem jeszcze lepiej się prezentował. Jak grać się tutaj na tej nowej hali? Czy jest to jakaś dla ciebie różnica w stosunku do tej poprzedniej, której rozgrywaliście spotkania, czy nie? Bardzo dobra nawierzchnia. Dużo lepiej się nogi trzymają, kleją się buty do parkietu. To dla mnie bardzo dobra nawierzchnia i tylko szkoda, że publiczność jeszcze nie dopisuje, ale może jak będziemy się tak dobrze prezentować, to coraz więcej osób będzie przychodzić. Trenerze, wygrywacie dzisiejsze spotkanie, pierwsze zwycięstwo także na wyjeździe, ale wydawało się, że wygracie dzisiaj znacznie spokojniej w Gdańsku. Rywal was jednak w końcówce trochę prawie dogonił. Bardzo nas postraszył, mogę powiedzieć. Bardzo nas postraszył i można powiedzieć, że zwróciliśmy z dalekiej podróży, bo jestem zadowolony z tego meczu, bo my graliśmy naprawdę dobrze, skoncentrowaliśmy się w tym tygodniu zdecydowanie w takich aspektach ofensywnych, bo wdrażamy nowego zawodnika, troszkę inne układy zagrań ofensywnych i na tym przede wszystkim pracowaliśmy, ale też wiedzieliśmy, że zespół z gospodarzy będzie dużo, dużo groźniejszy w ataku. No i nie uszczegliśmy się wielu błędów, bo oprócz straconych bramek trzeba pamiętać o tych, których się nie straciło, a mogło się stracić. Na przykład my też mieliśmy bardzo dużo sytuacji, gdzie na 6-2 czy na 6-3, gdzie ten mecz mogliśmy wcześniej zdecydowanie zamknąć nerwowo, bo złapaliśmy dużo fauli i ta końcówka taka niefortunna, tu gdzieś w rękę dostał Michał i rzut karny. Myślę, że tak to byłoby zdecydowanie spokojnie. No ale co, wygraliśmy, cieszymy się bardzo, bo to drugie zwycięstwo z rzędu i mam nadzieję, że doda nam takiej dużej pewności siebie. No i też myślę, bramkarz Gdańska wiele sytuacji obronił, bo mieliście ich znacznie więcej dzisiaj niż gdańszczanie, ale on pewnie sprawił, że strzeliście dzisiaj w sumie tylko te 5 bramek. No oczywiście, no bardzo dobrze bronił, natomiast zawsze patrzymy na siebie. No, tu w tych sytuacjach trzeba trafić i szczególnie gdzie było 2-1, 3-2,
Ale też trzeba powiedzieć, że Darek u nas wybronił kilka sytuacji, nawet przy 0-0, bo to mogło być przy 0-0, mogło być 0-1, a strzeliliśmy my na 1-0, później zamiast na 1-1 Gdańsk, my strzeliliśmy na 2-0, także taki jest futsal i cieszymy się, że dzisiaj gdzieś to troszeczkę tego szczęścia, ale myślę, że mimo wszystko też umiejętności było po naszej stronie. A chyba też łatwo Wam się gra przeciwko tak otwartej drużynie jak Gdańsk, która lubi atakować, tak dosyć luźno gra w obronie i... Znaczy, gdzieś wiadomo, że wtedy te proporcje się kierują na ofensywę i mimo, że oni grali otwartą, to też mieli dużo sytuacji. No, Tomek Woźniak fajnie tą piłkę utrzymuje, dobrze ją rozdziela, jest bardzo inteligentny chłopak, zwracaliśmy na to dużo uwagi. Natomiast zdecydowanie pewnie inaczej byśmy grali u siebie, bo na wyjeździe nam te mecze, powiedzmy, nie wychodzą tak, jakbyśmy chcieli. Dlatego, że gdzieś, że tak powiem, z duszą na ramieniu tu jechaliśmy i cieszę się, że wygraliśmy ostatecznie.